Moi drodzy, w tym filmie chcę się zająć nowym pojęciem, które wprowadziliśmy przy okazji związku pomiędzy ciężarem i masą. Tym nowym pojęciem są wielkości proporcjonalne albo relacja proporcjonalności. No i warto wprowadzić to pojęcie, ponieważ okazuje się, że bardzo wiele relacji pomiędzy wielkościami, zarówno w fizyce, jak i w życiu codziennym, ma właśnie charakter proporcjonalny. O co chodzi? No, mamy dwie wielkości, Y i X. Teraz przydaje się znajomość początków algebry, czym pan od matematyki męczył was od początku semestru. No i te wielkości są proporcjonalne, jeżeli zależność między nimi można zapisać w postaci takiego równania, że y równa się k razy x, gdzie to k to jest współczynnik proporcjonalności. No i to po prostu oznacza, że jeśli x wzrośnie dwa razy, no jak x było równe x, to y było równe k razy x. Jak x jest równe 2x, no to y równa się k razy 2x, czyli 2k razy x, czyli też jest dwa razy większe. Jak x wzrośnie 3 razy, to y też wzrośnie 3 razy. A jak x zmaleje 5 razy, to y też zmaleje 5 razy. No i taka jest ogólna forma matematyczna, algebraiczna tego równania, które opisuje relację proporcjonalności. No i jak wiecie, algebra została wymyślona przez ludzi, kiedy zauważyli, że to samo równanie ma różny sens w różnych kontekstach, ale właściwości matematyczne tego równania są takie same. W związku z tym można po prostu zająć się samym równaniem, a wszystko, czego się dowiemy o nim, analizując je z matematycznego punktu widzenia, znajdzie zastosowanie potem w różnych szczegółowych kontekstach. No i mamy już dwa przykłady takich relacji w fizyce. To jest omawiany niedawno związek ciężaru z masą. Mamy ten współczynnik proporcjonalności między masą a ciężarem 10 newtonów na kilogram albo 1/100 newtona na gram. Inną relacją jest związek wynikający z definicji gęstości. Mianowicie masa jest proporcjonalna do objętości, a współczynnikiem proporcjonalności jest gęstość. No ale nie trzeba długo szukać, bo w handlu wszyscy wiemy, że im więcej kupujemy, tym więcej płacimy, a więc koszt jest proporcjonalny do ilości towaru, a współczynnikiem proporcjonalności jest cena jednostkowa. Jeżeli kupujemy jabłka po 6 zł za kilogram, no to jak kupimy 2 kg, to zapłacimy 12 zł. Jak kupimy 3 kg, zapłacimy złotych 18. Jak kupimy 4 kg, zapłacimy złotych 24, prawda? Więc ta relacja proporcjonalności między kosztem a ilością zakupionego towaru występuje tu również. No i zajmowaliśmy się rozwiązywaniem takich zadań, których sens polega na przećwiczeniu jakby myślenia w kategoriach tych relacji proporcjonalności. No więc mamy zadanie takie, że przygotowujemy lemoniadę i ilość cukru zależy od liczby użytych cytryn. No i pytanie, czy ilość cukru jest wprost proporcjonalna do liczby cytryn. No i sprawdźmy to. Mamy tak, jak mamy 1/3 szklanki cukru, to mamy 1 cytrynę. Starałem się tak zrobić, żeby to było 3 razy większe od tego. Jak mamy 1 szklankę cukru, czyli 3 razy więcej cukru, przypada na 3 razy więcej cytryn. No to już to wygląda bardzo dobrze. Możemy jeszcze sprawdzić, co dalej. Uda mi się to przesunąć? Uda się. No, tam było 3 szklanki cukru na 9 cytryn, tak? Czyli 3 razy więcej niż tutaj. 9 razy więcej cytryn, albo 9 razy więcej niż w tym przypadku, 1/3 szklanki cukru i 9 razy więcej cytryn. Te wielkości szklanki cukru i cytryny, liczba szklanek cukru i liczba cytryn są do siebie proporcjonalne.
Dobrze, tu mamy kolejne zadanie. No, Nathan ma 100 bananów i będzie zaplanował, że będzie jadł 2 banany każdego dnia. I czy liczba bananów, która pozostaje Nathanowi, jest proporcjonalna do liczby upływających dni? No, zobaczmy. Po pierwszym dniu Nathanowi zostało 98 bananów. Ten pasek symbolizuje 2 banany. Po drugim dniu zostało mu 96 bananów. Po trzecim dniu zostało mu 94 banany. Widać, że to, co jest proporcjonalne do liczby dni, to jest liczba bananów, które zjadł. 2 banany dziennie, tak? Więc po 10 dniach to będzie 20 bananów, po 15 dniach to będzie 30 bananów i tu liczba bananów zjedzonych rzeczywiście rośnie proporcjonalnie do liczby dni. Natomiast liczba bananów, które mu zostały, maleje, a nie rośnie. I nie jest więc proporcjonalna do liczby upływających dni. Kolejne zadanie. No tutaj mamy matematyczne zadanie. Nie mamy interpretacji tych wielkości x i y. Jakiekolwiek znaczenia by one nie miały, pytają nas, czy wielkości x i y są proporcjonalne. No zobaczmy. Jeżeli x równa się 1 czwarta, to y równa się 3. Tak? Jeżeli x jest 2 razy większe, 2 czwarte to jest 2 razy więcej niż 1 czwarta, to y równa się 6, czyli 2 razy więcej niż 3. No zgadzałoby się. Jeżeli x jest równe 3 czwarte, czyli 3 razy więcej niż 1 czwarta, to y równa się 9, 3 razy więcej niż 3. A więc te wielkości x i y są dokładnie proporcjonalne. Kolejne zadanie. A to są zarobki Jurka w oparciu o liczbę przepracowanych przez niego godzin, czy w zależności od liczby przepracowanych przez niego godzin. Popatrzcie, Jurek w ciągu jednej godziny zarobił 20 zł, tak? W ciągu dwóch godzin, czyli dwa razy dłuższego czasu, zarobił 30 zł. Gdyby te wielkości były proporcjonalne, to powinien zarobić dwa razy więcej, bo czas jest dwa razy dłuższy, a zarobił tylko 30 zł. No i po trzech godzinach zarobił 40 zł, tak? A powinien zarobić 3 razy więcej, gdyby te wielkości były proporcjonalne, czyli 60. A zatem te wielkości, tym razem zarobki Jurka, nie są proporcjonalne do liczby przepracowanych godzin. To byłoby wszystko, co na ten temat mam Wam dzisiaj do powiedzenia. Dziękuję bardzo.